Siema widzowie, dzisiaj odcinek, w którym pokażę wam, jak się wbija 20-0 w Food Champions na Road to Glory z Andreą Pirlo w składzie. I oczywiście otworzymy też nagrody za to 20-0. Łapeczka do góry, bardzo proszę zostawić na start, no i lecimy. Dobra, mamy 18-0 tym składzikiem. Pirlo Goat. 31 meczów, 8 asyst, 1 brameczka, ale rozdaje ciastka, rozdaje piłki na lewo i prawo. Ronaldinho, atak, 24 gole, 15 asyst. Bestia. Jedziemy. Nothing to lose. No zobaczymy. Ja mam wiele do wygrania. On nie ma nic do przegrania. Ja mam do wygrania rangę pierwszą na Road to Glory. Pierwsze 19-0 na Road to Glory, od kiedy nastąpiły zmiany w systemie Food Champions, w systemie przyznawania nagród, w systemie też rank. Zobaczymy, czy się uda. Świetna akcja. Lodi, czy dorzucisz? Dinio! Matko Dio! Ale tam był spalony i tak, dobra. Dobra piłeczka. Świetnie, Ronaldinho. O, i Felix, musisz! Brawo. To jest Jacob? To jest Jacob. Chyba nie. Bało, Vini. 2-0. Ale ładnie zagrał teraz. Rywal. Bardzo ładnie. Nice. Dobry tapping. O! Super strzał Vini. Dobra, koniec pierwszej połowy. Najsik. A, ładnie teraz przed tym Ronaldo. Trzeba założyć słuchaweczki znowu. I 3-3. No proszę bardzo, CR7 nas tutaj kara. Boże, przepraszam za tą bramkę rywala, no przecież to jest dramat, nie? Że ja coś takiego strzelam. Pasti, 5 zł. Standardowo w takich sytuacjach Pasti przychodzi z jednym właściwym donatem XDD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 D
5 złotych. Lecisz, Vini. Sam na sam. Nie! To jednak, dobrze. Felix, GG. Dobrze, ładnie rywal zagrał. 4-6. GG! 19-0! Jest ranga pierwsza. Dobra, niech czat zadecyduje. Do czatu należy decyzja, czy oddać ostatni mecz, czy grać o 20-0. Dobra, zrobię szybką ankietę. Możecie głosować teraz. Pojawiła się ankieta właśnie na streamie. 74 osoby zagłosowały, żebym zagrał, 60 osób zagłosowało, żebym nie zagrał. 56 do 404%. No to gramy o 20. Gramy o potężną 20. Jedziemy po 20-0 w takim razie. Jazda po 20-0. Haven't got a clue. Dobra, zagramy sobie 4-2-3-1. Zrównoważony. Ależ było blisko, żeby tutaj wyszła fajna akcyjka. Ale trzeba gonić za Mbappę. Pamecano! Spokojnie sobie radzi z takim rozpędzonym Kylianem, to się ceni. A czy sobie poradzi Kozza ze rozpędzonym Viniciusem? Chyba będzie miał ciężej. A, musimy wycofać tak. Dobra, różny. Poprzeczka, dobitka, obok słupka, ajajaj. O!
No to mamy już poprzeczkę za słupek w tym meczu. Pirlo, musisz rozdać jakieś ciastko. Ale dał ciastko Pirlo, naprawdę dał zajebiste ciastko. Nie, Coutinho. Brawo dla rywala, super akcja. To mamy piłkę? Mamy. Ronaldinho zielonka! Dobra. Pirlo, powinieneś tam mnie... O, lecie Vieira teraz ograł, Kondogbia. Przyłączyliśmy się ręcznie na Upamecano. To było raczej dobrym wyborem. Zobaczymy, czy w dalszej fazie tej akcji dokładnie tak. Udało się odstraszyć go. Potencjalnie bardzo groźnego ataku. Koniec pierwszej połowy. Nie ma offside'u! Ależ było blisko, panie Coutinho. Ależ było blisko, szkoda. Bardzo dobra sytuacja, po raz kolejny. Vini musisz. Brawo, Vinicius. Po jeden. Albo dobra piłka. O, ale już było blisko, żeby tutaj potężny Ronaldinho ją przechwycił. To jest raj, to jest raj. Cristo, mogłeś być bohaterem, nie? A będziesz zerem. Jeszcze raz stoiczko. Albo broni ten Mike. Potężny Mike. Gentle Mike. Cristo stoiczko do 3 razy sztuka. Do 3 razy sztuka. Tak jest. 3 strzały potrzebował. 2 razy się mnie wyparł, ale za 3 razy mówi dobra, strzela. Tylko fajka już głupiego nie stracić. Nie, spokojnie, Nakata. Idinho zamyka ten mecz. GG. 20-0. Wbity na Road to Glory. No to co? Dzisiejszy dzień to był dzień farta, tak? Trafiliśmy Ronaldinho oczywiście z paczki z ikoną Meat. Mieliśmy 20-0 na Road to Glory, gdzie Pirlo był fundamentem sukcesu. Ronaldinho był zajebisty oczywiście, ale Pirlo, kupiony Pirlo był fundamentem sukcesu. No to co, jeszcze trafimy czerwonego Kante. Zanim otworzę nagrody za 20-0, zanim pokażę wam player picki i paczki, chciałbym wam przypomnieć, że partnerem mojego kanału jest Eneba, gdzie jeśli na przykład chcielibyście spróbować swoich szans podczas otwierania paczek za FIFA Pointsy, to doskonałym pomysłem jest zakupienie na przykład doładowania do PS Store w tym miejscu, PSN karty, bardzo proszę. Karta przedpłacona wartości 100 zł kosztuje tutaj 85,38, jeśli użyjecie kodu BJ. Kodu BJ podczas zakupu tutaj takiej owej karty, to możecie dostać ją jeszcze taniej. Czyli podsumowując, jeśli kupujecie coś ze sklepu PS Store, a wolicie doładować środki taniej niż te 100 zł, które w PS Store wydajecie, no to najlepiej na eneba.com, linki macie oczywiście w opisie tego filmu. Tutaj dodajecie kod rabatowy BJ i macie 3% taniej. Oprócz oczywiście kart przedpłaconych są też gry i inne ciekawe rzeczy. Polecam z eneba.com się zapoznać. Czerwonego Kanta i się można rozchodzić, myślę. Januzaj, dobra. Nie tak dobrze, jak myślałem. Dajcie Kantę. Korea strzelił przepiękną bramkę z połowy boiska. Ten weekend. No i Gerard, dobra. Pyk. No to co, to Kantę w takim razie z paczki z trzema ifami wyleci. Tych paczek trochę jest, aż 6. Lecimy, nie śpimy. Lecimy najpierw z paczkami z trzema ifami. Nie ma co przedłużać, trzeba otwierać. Portugalia, SP. João Moutinho? 8-3. Takse. Dobra, wszystko do klubu. Jedziemy z paczuszką numer 2. To jest chyba lepsze flary. Argentyna, no to...
Banega 84. No wjechał tutaj na kolanach. Wjechał tutaj na kolanach. Tego dajmy sobie na QSA. Dobra. No 90 tysięcy tych informów będzie, nie? 3 razy 10 razy. O, a tutaj jeszcze mocniejszy. Nie, to mi się wydawało znowu, że to mocniejszy walkout, a teraz sobie Banega wbieg, nie? Wcześniej wjechał na kolanach, teraz sobie po prostu przytuptał. Dobra, na listę transferową ich. Paczki Ultimate? Tak. Dobra, paczka na 50 i dwie paczki Ultimate. Proszę bardzo, jakiegoś headlinersa poproszę. Headliners byłby tutaj jak najbardziej pożądany. Ładnie by wyglądało na odcinku. Ładnie by wyglądało na odcinku, właśnie o to chodzi. A tak musimy wszystko QS-ować. To niepotrzebne. I w pierwszej paczce widzieć Emiliano Martineza. Premier League. Mamy walkout. Brazylijski środkowy obrońca. Marquinhos. Marquinhos 87. Ej, on coś stoi jeszcze, nie? Musi. Jak inform kosztuje 250k, to złoty marki stoi... A, 19 koła. Dobra, myślałem, że więcej. Myślałem, że złoty marki stoi więcej. Ziyech, Brozovic, Sané. Dobra. To na QS wszystko. I ostatnia paczuszka Ultimate leci. Uwaga, uwaga, uwaga. Teraz. Pomarańczowe flagi headlinersowe, please. Dobra, bez walkoutu nawet. Emocje były przy wbijaniu 20-0, przy paczkach zdecydowanie mniejsze, to musimy przyznać, ale za to wleciał Ronaldinho, mit, więc na to się na pewno obrażał nie będę. Fajny weekendzik na Road to Glory, tak to myślę, że można widzowie pięknie podsumować.